A najpierw się przywitamy. Dzień dobry. Cześć. Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj jesteśmy w lesie, niedaleko schroniska PTTK na Przysłopie pod Baranią Górą. Filip już ruszył. Generalnie jesteśmy na Race Through Poland. Co prawda na gravelach i nie startujemy, ale dzisiaj szybki coffee ride, a potem pokażemy wam jak to ultra wygląda, jak się ludzie pakują, jak to wygląda od strony zawodników i jak od strony organizatora. Zanim jeszcze zawody będą i pokażę wam troszeczkę smaczków z ultra, jak ludzie się przygotowują, ile jest patentów, patencików, rowerów, możliwości, no bo dzisiaj wyjątkowo nie startuję, tylko dzisiaj w roli wolontariusza, mianowicie obstawiam pierwszy punkt na Łysej Chorze na wyścigu Race Through Poland. Dobra, bo tak w sumie Race Through Poland, ale tak naprawdę co to dokładnie jest i jaka to jest formuła całej tej kolarskiej zabawy. Startuje się z jednego miejsca i trzeba pokonać takie segmenty. I te segmenty nazywają się parkury, tak? Punkty kontrolne. Punkty dokładnie. Kontrolne. I trzeba przejechać je dokładnie tak, jak organizator to narysował, a na końcu dwóch takich przystojniaków, na przykład jak my, podbija pieczątki albo inne fajne dziewczyny. Albo chłopaki. No i generalnie trzeba zebrać pieczątki, a pomiędzy punktami no to już jest prawie że samowolka, bo trasy organizator nie wyznacza i trzeba po prostu jechać tak, jak się zaplanuje, po swojemu. Ale jest parę wyłączeń. Jedno to było chyba... Najczęściej to znaczy przede wszystkim są drogi krajowe. Czyli nie można drogą krajową jechać? Jest. W tej edycji jest dopuszczony kilometr. Czyli można przejechać, przeciąć kilometr drogi krajowej? To jest taki łącznik za przekroczenie jakby metrów, no to dostajemy karę. No bo generalnie można jechać, ale potem nagle gadaliśmy chyba z Łukaszem. Można, nie można. On mówił, że w zeszłym roku chyba jechał i przejechał kilometr 200 i Piko mu zasadził chyba 45 minut za to. Także dużo. Tak, no bo on nie wiedział i wracał potem jeszcze drugi raz tą samą drogą z jednego punktu na drugi. Także 1,5 godziny kary za nieprzestrzeganie tego punktu regulaminu. 400 metrów. No 400 metrów. Coś jeszcze? Nie, no czasami podczas takich imprez są wyłączenia jakichś odcinków drogi, które są niebezpieczne lub które mają trochę urozmaicić rywalizację, czyli jakiś taki przejazd przez centrum miasta, taka droga najbardziej oczywista, czasem jest po prostu wyłączona, no żeby poszukać jakiegoś objazdu i fajnej alternatywy. Dokładnie tak. No i to jest też wszystko w formule samowystarczalności, czyli to się też tak ładnie nazywa jako Self-supported race, dokładnie tak. Także kolega nie może wam dętki ogarnąć i nie można nigdzie jechać jakoś ze współpracy z kimś. A w zasadzie nawet drugi uczestnik również to się nie może. Znaczy no, wszystko można, tylko to nie o to chodzi. Nie o to chodzi, takie rzeczy są jakby dopuszczalne. Jeżeli taki zawodnik korzysta z pomocy drugiej osoby, to może wyścig kontynuować, natomiast na końcu jest klasyfikowany jako osoba, która chyba nie ukończyła wyścigu. Znaczy dojechała, ale nie jest klasyfikowany. O, chyba tak. No, a ile trzeba tak naprawdę przejechać kilometrów, no to też jest. To zależy, bo wszystko zależy od tego, jaką sobie trasę wyrysujemy. Ale mniej więcej to jest chyba nie mniej niż 1500 było? W tej edycji jest około 1500 km.
takie przynajmniej są rozbieżności 1480 do 1000 nawet 600. Bo tam parę osób widziałem, że ostro cisnęło na jeseniki. Czyli zupełnie inaczej niż wszyscy przez Polskę. No i to chyba tyle. A czy nie zapomniałem? Że fajna zabawa i że za rok startujemy. Tak. Bo tak to niestety jest, jak się jedzie i się to widzi, no to chciałoby się też spróbować własnych sił. A ja już się chyba przeprosiłem z Pegierem. Także... Przepraszam co roku. Ty się przepraszasz od 3 lat co roku. Tak. Ja po ostatnich przeprosinach to 2 lata mi minęły. Dobra, to było pojeżdżone, a teraz idziemy do miasteczka i zobaczymy, co tam w miasteczku się dzieje. Sprawdzanie roweru przed startem. Co sprawdzamy? Czy są dwie lampki? Tu. Jest jedna elegancka. No. Druga schowana. Druga schowana, dobra. Dwie dynne też schowane. Nie. Czy nie ma luzu? Czy hamulce działają? Support trzeszczy. No. Support trzeszczy? Czyszczenie supportu niestety nie usuwamy. Nie usuwamy. Ale można jechać z nim i odstraszać zwierzęta. Czyli szybki serwis też można zrobić. Oczywiście. Dobra, jest z nami Eryk. Eryk jedzie pierwszy raz. A to jest jego rower. Dobra, to chodźmy, zobaczmy co tam jak się spakowałeś. Dobra. Co tutaj mamy z tyłu? Tu mamy torbę Restrapa z systemem do spania. System do spania, czyli tego... Czyli tam będzie śpiwór. Co my tam jeszcze mamy teraz? Jakąś poduszkę pewnie. Poduszki nie. Poduszkę sobie zrobię z tego. Coś sobie napcham do środka. Spoko. Czyli tutaj mamy spanie. Nie będzie pewnie tego często do ruszenia. Miałem mniejszy materac. Miałem mniejszy materac, ale materac mi się przebił i akurat wymieniali mi materac z Cumulusa. Czyli będzie na twardo spanie. Nie. I dali mi drugi trochę większy, dlatego okay. To byłoby znacznie mniejsze. Zmieściłbym się prawdopodobnie do tej torby Restrapa. Ale ten właśnie taki attachment niestety musi być, w nim mam puchówkę też. Klapeczki są? Klapeczki są, tak, statyw, może coś tam... Będą tam, zdjęcia. Może będą, może nie będą, zależy. Tutaj mamy frame baga. Tak, w frame bagu mamy zestaw do higieny. Higieny łańcucha i higieny ciała. Higieny ciała, łańcucha i apteczkę też mamy. Pewnie. Spoko. Tak, mamy higienę łańcucha. To jaki smart tam był? Tam był smart, ten squirt. Squirta, czyli będziesz jechał na squircie. Tak, jeżdżę na squircie. Praktycznie od początku mojej przygody. Też jeżdżę. Bardzo sobie chwalę, tylko się zastanawiam, czy on ci dobrze nasmaruje łańcuch. Jak będziesz go dosmarował w trakcie. No chyba, że nasmarujesz go i pójdziesz spać. Przed spaniem będę musiał o to dbać, bo już tak właśnie jak sobie bikepackingi same robiłem. No wosk jest o tyle istotny, że trzeba go smarować dużo wcześniej. Dużo wcześniej. Żeby sobie to odparowało na łańcuchu. No ale łańcuch wtedy jest... W miarę jest czyściutki. Świeci się. Dobra. Co tutaj mamy? Elektronikę na górze. Ja to nazywam karmnikiem. Ja sobie tu jedzenie zawsze kładę. Ja mam karmik tutaj. Ale mam taką samą sakwę akurat. O chwila, bo budzik miałem. Budzik dzwoni. Miałeś wstać o tej porze. Miałem sobie uciąć drzemkę, ale udało się tylko 20 minut drzemki. Ale widziałem to mnóstwo ludzi gdzieś tam śpi po kątach. Ale wracając, tutaj mamy narzędzia i elektronikę. Jakiś nożyk. Na niedźwiedzia. Coś albo na, nie wiem, lepiej dobra. Tutaj mamy jedzonko. Jedzenie.
No i tu mamy system przeciwdeszczowy. Czyli tu mamy ciuchy na rower w razie złej pogody. I ochraniacze jakieś tam mamy. Co tu mamy jeszcze? Kremik do opalania mamy. Ochraniacze na buty, spodnie mamy jakieś tam też fajniejsze. Żeby nie zmoknąć zbytnio. Żeby było jak najdłużej sucho. No, no i co? I pozostałe lampki? Lampki, termosik od Camelbacka, może na kawę, bo picie będę miał na plecach. Picie na plecach, żeby nie brakło wody, bo coś się szykuje, ciepły wyścig. No i jeszcze co, z takich rzeczy, które są fajne, no to na pewno błotniki. I narzędzia. No, i narzędzia, tam narzędzia, no. Narzędzia zamiast bidonu, bo będzie jeszcze Camelback na plecach. Dobra, no to wszystko. To powodzenia, który masz numerek? 90, czyli trzymamy kciuki za numer 90. Będziemy śledzić kropki. I do zobaczenia na pierwszym punkcie. Dzięki. Dobra, jest z nami Michał z Gruppetto Warszawa. No i teraz opowiadaj, co tutaj, jak się spakowałeś, jak się przygotowałeś na ten. Ja dosyć nietypowo, dobra. Bardzo lekko. Bardzo lekko, właśnie mało sakier, z przodu nic. Z przodu nic. Poza tym mam takie trochę sztuczki wydrukowane na drukarce 3D, które mi pozwalają trochę lepiej zoptymalizować to, jak... Czyli wydrukowałeś to całe to? No tak, to lampka jest przebudowana pod wydruku, dzięki czemu mam tutaj takie sobie zasilanie dosyć potężne, które wystarczy na całą drogę. Na całą drogę zasilanie, czyli nie masz też żadnej prądnicy w pieście? Nie, bo jak przeliczyłem to waga czterech ogniw to jest tyle samo co dynamo, więc... Ale się nie spowalnia. A cię nie spowalnia, ale też jakby mam normalne koło, nie? No, nie muszę inwestować dodatkowo kasy, wiesz, w... Dodatkowo w piastę, zaplatanie i zmianę. Więc to wygląda tak. Co masz w sakiewkach? No tak, no tutaj to są takie rzeczy, wiesz, najważniejsze, czyli które pierwszej kolejności. Ciuchy. Kurtka wiatrowa, przeciwdeszczowa, nogawki, kamizelka, nie? To jest zestaw podstawowy, tutaj mam jeszcze gdzieś smar do łańcucha. Smar do łańcucha, jaki masz smar? Jak się przygotowałeś na pęd? Ja korzystam z tego, jak on tam się nazywa? Do 1500 km to już powoli można myśleć o zmianie łańcucha nawet po takim czymś. No, można, jak nie posmarujesz. Można. Jak nie posmarujesz, na pewno będziesz musiał zmienić łańcuch. Morgan Blue, nie? Morgana Blue, okej. Okay. Tak, czyli jakąś taką oliwkę uniwersalną. Nie, to jest na Rolls Pro? Trudne warunki. Nie Synlub. Synlub, tak, dokładnie. Dokładnie Synlub. Więc czyli, jest tu... czyli gęsty, wydajny, tak, pewnie tak, będzie łapał syf, ale na pewno nie ma znaczenia. Najważniejsze, żeby on był na tym łańcuchu, nie? Dokładnie, żeby był na łańcuchu i żeby nie świszczało. Warunki są różne na maraton, wiadomo. No i mamy co dalej? No i z tyłu, no to już nie będę ci jakby wyciągał. Tam jest paczka z serwisowymi rzeczami, czyli dwie dętki ja biorę. No, bo masz tublesa. Nie mam tublesa. Nie masz tublesa, okej. Okay. Jadę na dętkach. Ja jeździłem zazwyczaj tak, że miałem tublesa. I dwie dętki, jakbym tublesa sobie zepsuł. Tak, tak. No to wtedy... Ale to w gravelu tak jeżdżę, nie? No, tutaj to akurat jeszcze jest... A tu, no bym musiał opony zmienić. A ja jestem bardzo wierny tym oponom, bo 28 opony. No ja swego czasu też byłem bardzo wierny, pancerny. I naprawdę, no właśnie, pancerny. Kleją się, trzymają się lepiej niż... No i ta guma jest właśnie przyczepna fajna. Niż jakiś rumun z zasiłku się lepiej trzyma. Więc jak... No, dokładnie. No więc tutaj mam ten, wiesz, serwisowy pakiet, no tak jak mówię, dętki, pompka, nie używam już nabojów CO2, tylko ręczną. Bo czasami może nie wystrzelić dobrze. Wiesz co, nawet nie, no to też swoją drogą, ale szkoda tej wagi, nie, bo to jednak... Waży. Nie zakładam, że będę musiał używać pompki, więc ograniczam wagę, nie. No zawsze zabieram, wiesz, hak. Spinka do łańcucha, kawałek łańcucha, żeby w razie jak coś się urwie, to naprawić sobie, bo mam multitool ze skuwaczem, tak? Przygotowany jesteś? Jestem przygotowany. No i tam ciepłych ciuchów trochę, tak? Jakaś mocniejsza kurtka jeszcze na mocniejszy deszcz, bo ta powiedzmy jest na jakiś tam przelotny. Ale jakbym miał się trafić pół dnia w deszczu, no to mam tam grubszą kurtkę, która nie pozwoli dalej jechać, tak? Z przodu karmnik. Jakieś? Wiesz co, to bardziej jest też taki nie karnik, bo tutaj mam jakieś batony włożone, jakieś
cukierki, ale powerbank, ładowarka, bo jadę tak, że wiesz, jak dojeżdżam gdzieś na posiłek się zatrzymuje, to lecę z kabelkiem i z ładowarką i z telefonem, żeby mi ładowali telefon. Na pierwszym punkcie będę, to jak coś to oszukaj. Znaczy ja tam nie będę stał, także... Czyli bardzo szybko. Tak, tam szybko, nie? A jak się zatrzymuje na posiłek, to wtedy wiesz, do ładowareczki i ta pół godziny podładuję telefon i jest spoko, nie? I tutaj wiesz... Czyli bardzo, bardzo mało rzeczy. Bardzo mało rzeczy, zdecydowanie. No. I jeszcze błotnik z tyłu, tak żeby ci nie chlapało. Błotnik z tyłu, drugi błotnik naprzód jest nawet schowany, bo one są takie rolowane, więc jak będzie potrzeba dłuższa jazda w deszczu, to jeszcze z przodu założę. Żeby ci butów nie nalało, bo najwięcej wody z butów. Nogi bardzo chroni, nie? No. Może buty nie aż tak, ale same nogi oszczędzasz. No. To prawda. Więc na ultramaratonie pierwszy raz tak naprawdę, ale wiem, że to działa, bo już testowałem przed maratonami, nie? No i właściwie tyle. Tyle. Bidonów masz? Bidony 2,750. Jak trochę trzeba, mało. Mało, ale jak trzeba, to ja sobie kupuję po prostu jakąś kolę, czy inny napój w kieszeń, ląduje do koszulki. Spoko. I sobie popijam po prostu z butelki. Tak? Bardzo minimalistycznie. Czyli pewnie będziesz jechał bardzo szybko i mało postoju. No wiesz co, to dla mnie taki dystans pierwszy raz jest i nie wiem co będzie. Ja znam dwie doby, najdłuższy dystans 1150 km. Jechałem tam trzy doby, tak? I tylko było to bardzo dawno temu i tylko była połowa po górach, a tu jest całość właśnie. Całość po górach. I to nie wąskich, więc nie wiem czego się spodziewać. Nie będę walczył tam o jakieś nie wiadomo lokaty. Chcę po prostu tak, zakładam 4 dni, jakbym zrobił to będzie fajnie, nie? Jak będzie szybciej, to spoko, ale 4 dni to jest to, co bym chciał osiągnąć. No. Super. Jaki masz numer? 17. To będziemy śledzić 17. Dzięki bardzo. Co to masz w dużej torbie? W dużej torbie mam jakieś zestawy naprawcze, tu 3 litry wody są. 3 litry tutaj, wody. Tutaj jest jedzenie, tutaj bidon z izotonikiem. Bidon z izotonikiem, woda tutaj. Tutaj wiatróweczka, taka lekka deszczówka, tutaj ocieplacze, a tu przeciwdeszczowe spodnie na zmianę, no i to wszystko, nie? I myślisz, że wszystko się przyda? Mam nadzieję. Jak już bierzesz, oby to lepiej, nie, Oby nie, ale jak już bierzesz, to żeby się przydało. Żeby się przydało, dokładnie. Dobra, to powodzonka. Dzięki. No i tutaj mamy Rądziaka i Łukasza. Cześć, witam. Z którym w sumie się poznaliśmy kiedyś na PGR-ze, a teraz dopiero się dowiedziałem, że to on. Tak. Znamy się już od czasów PGR-a i dzisiaj sobie ładnie wszystko podjechaliśmy pod górę. Dziękuję, że przyjechaliście. Chciałem ci zabrać plecak, ale się nie zgodziłeś, bo mówisz, że nie można pomagać. Twardziele jadą, wiesz, sami. Dobra, słuchaj, co tutaj masz z rowerkiem? Podziałałeś. Jakie tutaj rzeczy masz fajne? Jak się przygotowałeś na ultra? Rama to jest standardowy Rondo HVRT. Mhm. Ponieważ to jest rower używany zarówno do wyścigów gravelowych, jak i powiedzmy ultra. Koncepcja jeden rower do wszystkiego. Jednym słowem potrzebowałem roweru do wszystkiego, dlatego opcja na 650B na konwersję kół. Teraz oczywiście mamy na 700. I gumy tutaj są jakie? Pirelki. Tu są Pirelli, która to najlepsze. To jest najlepsza opona, na jakiej jeździłem. Mają w środku wkładkę. I bardzo fajnie rozwiązałem kokpit, ponieważ... Co mam na kokpicie? Kokpit jest Vision, żeby można było szybko demontować lemontkę bez jakby dokręcania obejmek, bez kombinowania z pozycją. Ustawiania kątów. Dokładnie tak. Fajnie. Czy to jest optymalne rozwiązanie na długie dystanse? Pewnie klasyczne lemontki są lepsze, ale tu przyjeżdżam do domu, mam nadzieję, że za 3 dni. Czyli planujesz jechać bardzo szybko. Tak, i odkręcam lemontkę i wszystko jest. No i poza tym wszystko pasuje do aero. Dobra, to powiedz teraz tak, jak się spakować, bo masz bardzo mało rzeczy. No jeszcze tylko powiem, że mamy blaty od Absolute Blacka, ponieważ bardzo fajnie jakby... Też używam. Na długich dystansach jednak ważne jest, żeby było miękko, jak jest pod górę, natomiast nie brakuje mi tego 50-11, jeżeli pędzę z góry. To powiedz tak, jak jesteśmy przy napędzie, to mamy owala. Jak smarujesz łańcuch, jak się przygotować z łańcuchem? Wiesz co, no łańcuch... Bo 1500 km to trzeba go dobrze posmarować. Tak. Łańcuch jest potraktowany grafenlubem od Absolute Blacka. Jest oczywiście wyczyszczony ze smaru firmowego, tak jak się to powinno robić. Jest odtłuszczony zupełnie. No i zamoczony w woreczku, który Absolute Black dodaje, co jest bardzo fajnym rozwiązaniem, ponieważ
lewasz tam Absolut Blacka, wkładasz łańcuch. Kąpiel w wosku. Kąpiel w Grafenlubie. To mi się podoba, że teoretycznie, jeżeli będzie dobra pogoda, to nie muszę się przejmować przez całe 1500 km. Ja tak PGR-a przejechałem. Fantastycznie. Właśnie też go testowałem i też się sprawdził. Tak. Dobra, no to jak mamy już napęd i smarowanie, czyli nie masz pewnie żadnej tubki ze smarem dodatkowej? Nie mam tubki ze smarem, mam tylko bater do posmarowania innych części, które są w tym wyścigu. Co masz w sakwach? Tył to są ciuchy, żeby nie jakby podwyższać środka ciężkości. Nie ma tam absolutnie nic metalowego. Czyli są tam lekko. Są tam tylko ciuchy, są nauczony moim trzecim startem teraz w Race to Poland. Oczywiście, że mam długie spodnie, które mam zamiar przebrać, jak będzie zimno. Oczywiście, że mam kurtkę i oczywiście, że mam przeciwdeszczówkę, ciepłe skarpetki i zimowe rękawiczki. Bez tego nie wyobrażam sobie jechać Race to Poland. To się mieści tu. W torbie podsiodłowej mam CO2. Przepraszam, w torbie pod ramą mam CO2, sznurki do ewentualnego załatania, kilka żeli, ładowarki i kasety. Spoko, ładowarki, czyli ładowarka do telefonu, bo widzę, że masz prądnicę. Tak, ja jeżdżę na dynamię od jakiegoś czasu, mam prądnicę, napędza mi to przednie światło, napędza mi to bardzo fajnie rozwiązane tylne światło. Tu jest w ogóle zrobiony customowy hak. Ponieważ jak ściągasz koło pod 650B, to standardowy hak nie puszcza cię przyrzutka, musisz ją odkręcać. Fajnie, fajne rozwiązanie. Więc tutaj jest zrobiony customowy hak jednocześnie z oczkiem, żeby chwycić super nową. Bo był z tym też problem. Czyli ramka, która ci od razu ładuje, znaczy nie, prądnicy? Z prądnicy napędzam tylko lampki. Nie ładuję z prądnicy Garmina, nie ładuję z prądnicy telefonu, do tego mam powerbanka, zapomniałem jeszcze o nim wspomnieć. Do urządzeń elektronicznych typu Garmin i telefon mam powerbanka, światło mam zupełnie niezależne. Super. Jak planujesz przyjechać? Jeszcze raz? Jak szybko? Nie no, tak realnie patrząc... Śpiwora nie ma. Nie ma śpiwora. Realnie planuję przyjechać w jakieś 4,5 dnia. 4,5 dnia. Dobra, no to... Do zobaczenia na CP1. Tak, ja będę na pierwszym punkcie przybierał pieczątki. Dzięki. Dzięki. Wygląda organizacja od środka, no to jeden spóźniony zawodnik dzwonił, że się spóźni, ale biuro się otworzyło na dachu samochodu. Tak. Teraz odpalimy tutaj lokalizator trackera, bo jeszcze są. Także już tylko czekamy na niego. 1845 jest, to będzie jego nadajnik. Czekajcie go. Może numer czapki 44. 44. Już tutaj zmierza. Ostatni uczestnik jest. Dotarł. Czyli co, te czarne spodenki moje? Czy to nie o to do końca chodziło? Nie o to chodziło. Słuchaj, proszę cię bardzo. Spokojnie. Weź sobie rower odłóż. Ja rower mogę potrzymać. Ja mogę go potrzymać. Bez paniki. O, tutaj jest zawodowy trzymacz roweru. Tak, to ja. Przyjdę mi nazwisko. Dobra, numer startowy. Data. 20.05.2023 i podpis. Dobra. Teraz tak, ja potrzebuję od ciebie ubezpieczenie. Mam. Okay. Wygląda to trochę tak, jakbyś sprzedawał samochód. Potrzebuję ubezpieczenie. Umowa, nie? Tak, numer ubezpieczenia, numer telefonu. Start, Race to Poland. Czy start już właśnie, oni zaraz startują, ale zaczęło padać. Zaczęło generalnie padać, jedziemy już na pierwszy punkt. No, oni pewnie wystartują z 10 minut później, 5, jak się wszyscy ubiorą teraz w tą pogodę. No i co, no jedziemy, będziemy przybijać pieczątki zaraz. Także teraz jeszcze tylko im pokażemy, że mają jechać w lewo, nie w prawo. Zamkniemy na chwilę drogę. A tu mamy pierwszego zawodnika, który już czeka na start. No i tyle, no i potem Łysa Chora, pierwszy punkt. Do 8 rano mają czas, żeby tam dojechać. Mam nadzieję, że iść się uda.
już się bardziej stresowałem chyba niż oni. Tak? Bardziej się stresowałeś niż oni? Ale tak było widać, że był taki moment, że się zaczęli wszyscy, wiesz, nagle pakować. Pakować i jeszcze wszyscy zastanawiali się, czy teraz kurtkę trzeba wyciągnąć, czy nie. Ale jest piękna pogoda. Bo tak się złożyło, że popadało. Popadało może z 10 minut, ale to już asfalt będzie mokry i będą brudni. No ale to nic, grunże już nie pada. No a stąd będzie na stecówkę podjazd. I tam się zacznie cała zabawa. Przez cały tydzień. Brawo! Hop, 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 hop! Powodzenia! Dali widać nasz punkt numer 1, czyli Łysa Chora. A teraz jedziemy po wyjściówki, bo to jest teren natura ochronna, nie wiem, park narodowy chyba? Musimy mieć specjalne wyjściówki, więc idziemy teraz do pana leśniczego. Może nas pies nie ugryzie. Odebrana wyjścióweczka, możemy jechać teraz na Łysą Chorę legalnie. Pozwolenie od pana leśnika. Potwierdzeni o powoleni wjazdu do Ceko Beskidy. Jedziemy. Ahoj, przygodo. Dobra, to tak, już dojechaliśmy na górę. Wszystko jest już porozkładane. Flagi być może nocą nawet będą widoczne i ktoś zauważy, żeby tutaj skręcić. To się kameruje? To się kameruje. To możesz sobie nagrać. Czyli my jesteśmy w tym mleku na dole, a tutaj jest elegancko. Tak, czekaj, nacisnę. O, jest film. Ja cię kręcę. No. Nagram jak ty nagrywasz. Czekaj. To też nagram. Incepcja. A, pięknie. Cudownie, no. Ładny widok. I pierwszy zawodnik. Dobrze. Cześć. Cześć. Pieczątka? Pieczątka już tutaj, zaraz po prawej stronie. Zbijemy piątkę. Zero. Nie, godzinę już masz. Nie, godzinę masz 3.54. Dobra. Nie piszemy? 3.54. Bardzo proszę. Dzięki. Cześć. Szerokości. Powodzenia. Ale akcja. Udało się. Zdążyliśmy. A teraz kofolka. Cztery. Ile dacie? 106. Lenko. Jak się jedzie pierwszą stówkę? No jest to taka, wiesz, kto układał tą pierwszą stówkę, to człowiek. Z rozgrzewki tam te takie, nie wiem, 20% tam dochodziło, nie? Może więcej nawet było. Ten początek taki wymagający. Przyjemna trasa. W sam raz na początek. Na szczęście teraz trochę odpoczynku. Teraz będzie luz, nie? Tak jutro do południa mamy spokój. Sami sobie teraz wybierzecie swoje teraz własne tam, wiesz, tam płaskość. Tam płasko. Płasko i z górki, i z wiatrem. A, jeszcze z wiatrem, faktycznie. Jak? Ostatni przyjechał. Godzina
Za 4/4. Teraz możemy iść spać. Zamykamy pierwszy punkt. Pierwszy punkt zamknięty. Brawo. Szybko, przed czasem. Mówię, cztery... załatwiłem parkur zrobiłem. Jeszcze mamy 4 godziny. Wszyscy zdążyli. Dobra, no to chyba tyle, jeżeli chodzi o cały wyścig. No bo pierwszy punkt już zamknięty od 8. Pojechaliśmy sobie jeszcze na rower, korzystając z okazji, że jesteśmy w takich ładnych okolicznościach przyrody. O, tam w sumie jest właśnie Łysa Chora. No i dziwnie by było wjechać tam samochodem i zjechać samochodem i tam po prostu rowerem nie wjechać przy okazji. Bo w sumie jesteśmy tu pierwszy raz. A sam wyścig, no to co, jedzie dalej. Pewnie ci z czołówki, no to już są pewnie w okolicach Jeleniej Góry. Albo już kończą nawet drugi segment. Dużo się udało nagrać wieczorem, no bo już było tak ciemno, że tutaj kamera nie wydalała. No i końcówkę, no to już wszyscy spali, więc staraliśmy się być cicho, żeby sobie chociaż trochę odpoczęli. Przyszłość będzie chyba taka, że jeżdżąc na takie zawody i patrząc, jak ci ludzie wyglądają i jak to w ogóle wygląda, no to trochę korci, żeby spróbować swoich sił znowu. W sumie 2 lata od tego, kiedy jechałem PGR-a, czyli tam 500 km, już trochę minęło, więc chyba psychika mi wraca do normy i chyba znowu będę mógł coś pojechać takiego fajnego. Nie wiem, czy w tym roku, ale na pewno w następnym. No, a teraz co? Jedziemy jeszcze ostatnie chyba 40 km po fajnych tutaj okolicach. No i co? No i do zobaczenia w następnym filmie. Na razie. Grawitacja!